Karina poznała swojego przyszłego męża Olega na uniwersytecie. Przeniósł się do nich na wydział z innego miasta, kiedy była na trzecim roku. Najlepsza przyjaciółka Eloune, wszechobecna i wszechwiedząca dziewczyna, jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego zadzwoniła do niej i zaczęła opowiadać z zachwytem, jaki przystojniak będzie się uczył na równoległej grupie. Rynkoł paplała z zachwytem do słuchawki – on jest taki słodki, widziałabyś. Hollywood ze swoimi supermenami może się schować. Jak tylko wszedł do dziekanatu, to odebrało mimowe. Elone dorabiała w dziekanacie w wolnym czasie od nauki. Uważała, że to dobry sposób, aby zobaczyć wszystkich przystojniaków na wydziale, bliżej poznać młodych wykładowców i doktorantów. Miała obsesję. Koniecznie wyjść za mąż przed ukończeniem uczelni i koniecznie za człowieka z wyższym wykształceniem. Słuchaj, takiego gagatka na pewno nie przegapię. Sprawdziłam jego akta osobowe, nie żonaty. I gdzie patrzyły dziewczyny na jego byłej uczelni? Ja bym takiego zatrzymała za wszelką cenę, nawet przenosząc się za nim. Aż tak jest przystojny. Karina nie przywiązywała wagi do zachwytów przyjaciółki. Dla niej co drugi facet był przystojny i bohaterem jej powieści. Postanowiła, że pojawił się kolejny pretendent do jej uwagi. Och, ta eloune, niespokojna. Niesamowite. Mój, mój, nawet nie patrz w jego stronę, bo się o. A co, poza mną nie będziesz miała konkurencji, jeśli jest aż tak przystojny? Nie będziesz, przecież mnie znasz. Wszystkie odstraszę. No, jesteś śmieszna. Dobrze, obiecuję, że nie będę ci wchodzić w drogę. Tylko nie zapomnij mnie zaprosić na ślub. Oczywiście, że nie. Będziesz świadkową, zapewniła ją przyjaciółka, jakby dzień ślubu był już ustalony. Ale Karina nie dotrzymała słowa danej przyjaciółce, ponieważ zakochała się w nowym od pierwszego wejrzenia. Dziewczyny w przerwie między zajęciami udały się do studenckiej stołówki, która znajdowała się niedaleko od budynków dydaktycznych. Postanowiły posilić się filiżanką kawy z rogalikami, ponieważ nie będą miały czasu na porządny obiad. Usiadłszy przy stoliku, rozmawiały o nadchodzących zajęciach, kiedy oczy Elouni, która siedziała twarzą do wejścia, zrobiły się okrągłe i zamarła w pozie przypominającej postawę wyżła, który znalazł zwierzynę. Karina ledwo powstrzymała się od parsknięcia śmiechem i obrażenia przyjaciółki. Aż nazbyt aktywnie i natarczywie szukała poważnego pretendenta do swojego serca. Trzeci rok, jak nic. I już zaczynała się martwić, że nie wykona postawionego sobie zadania wyjścia za mąż jako studentka. Olek, dołącz do nas! Podniosła rękę, zapraszając chłopaka do swojego stolika. No i pogadaliśmy, zdenerwowała się Karina. Nie lubiła być piątym kołem uwozu i zawsze w takich przypadkach zostawiała przyjaciółkę sam na sam z chłopakiem, powołując się na jakąś ważną sprawę, która nagle się pojawiła. Młody człowiek podszedł do nich. Cześć! zabrzmiał nad głową Kerini dość przyjemny męski głos. Było widać, że przypomina sobie, gdzie mógł widzieć dziewczynę, która zawołała go po imieniu. Podszedł tylko dlatego, że nie było wolnych miejsc. Elone uważała, że skoro widziała go w Dziekanacie, przeglądała jego dokumenty, to ma prawo uważać go za swojego przyjaciela. Cześć! Poznaliśmy się w Dziekanacie. Elone, nie pamiętasz! Siadaj z nami! O, poznaj moją najlepszą przyjaciółkę Karinę. Dziewczynę trochę zabolało, że jej nie zapamiętał. A przecież już prawie uważała go za swojego męża. Chociaż nie podała mu swojego imienia, to jakoś ten fakt wyleciał mu z głowy. Olek powiedział młody człowiek siadając na rogu stołu tak, aby widzieć obie dziewczyny. Nie miał nic przeciwko poznaniu takich ładnych studentek. Karina w końcu podniosła wzrok na chłopaka, chciała już przeprosić i odejść, aby nie przeszkadzać przyjaciółce w rozmowie z jej przyszłym mężem, ale nagle utonęła w jego oczach i zapomniała o wszystkim na świecie. Olek nie mógł nie wiedzieć, że jest atrakcyjny i bardzo podoba się dziewczynom. Ale był bardzo ambitny i do czasu ukończenia studiów postanowił nie dawać woli sprawom sercowym. Tak, oczywiście miał przelotne intrygi jak każdy młody człowiek, ale o niczym poważniejszym, a tym bardziej o rodzinie, jeszcze nie myślał. Dopóki nie zobaczył Carini. Naukowcy obliczyli, że człowiekowi potrzeba zaledwie 59 dziewięciu milisekund, aby się zakochać. I Olek i Karina przed spotkaniem uważali, że miłość od pierwszego wejrzenia to wymówki ludzi słabych, niezdolnych do kontrolowania swoich emocji. Ale okazało się, że to nieprawda. Kiedy chłopak usiadł niedaleko dziewczyny, oboje jednocześnie odniesieli wrażenie, że znają się od bardzo dawna. Jakby ich aury, nagle znajdując swoje połówki, połączyły się niewidzialnym zamkiem i połączyły w jedną całość. Młodzi jeszcze sami nie zdawali sobie sprawy z tego, co się z nimi stało, ale że coś zaszło, było oczywiste nawet dla Elini. I od razu pożałowała, że wszystko tak się potoczyło. Jeszcze wymyśliła kalambur, że mają podobne gusta, bo on też bierze croissanta z, z nadzieniem wiśniowym. A więc muszą poszukać innych punktów stycznych. I żeby to zrobić, koniecznie muszą się spotkać wieczorem po zajęciach. Tak się przygotowywała do tego niby przypadkowego spotkania, opracowywała wszystkie wypowiedziane słowa i zwroty, była tak dumna z siebie, że niby mimochodem doprowadzi do randki. A tu proszę, niespodzianka. Blondynka Elejne zawsze uważała czarnowłosą Karolinę za swój dodatek dla kontrastu. Była pewna, że jest ładniejsza i bardziej wyrazista od przyjaciółki, no i oczywiście bardziej towarzyska. Elejne nawet zbadała statystyki, z których wynikało, że mężczyźni bardziej lubią blondynki. Gdyby było inaczej, to bezlitośnie przefarbowałaby swoje wspaniałe przeniczne loki na odpowiedni kolor. Tak się złożyło, że Olek nie znał tych statystyk. Blondynki go nie interesowały. Dlatego, dopijając kawę i proponując odprowadzenie dziewczyn do ich sali, po drodze zapytał Karolinę o numer telefonu. Elaine szła obok przyjaciółki obrażona i rozczarowana. Ale co mogła zrobić? Nawet nie miała podstaw, żeby oskarżyć przyjaciółkę o to, że zabrała jej chłopaka. Oleg dopiero miał nim zostać. Jakoś szybko wszystko u nich zakręciło się, zawierzyło. Po zaledwie kilku tygodniach od poznania Oleg i Karolina nie wyobrażali sobie życia bez siebie. Teraz zawsze i wszędzie byli razem. Ich związek nie pozostał niezauważony przez współstudentów. U niektórych wywoływał zazdrość i irytację, inni zaś życzliwie się cieszyli i życzyli im szczęścia. Elaine milczała, ani razu nie wspominając o tym, że przyjaciółka pokrzyżowała jej wszystkie plany. Okazało się, że właśnie tak kiedyś planowali swoją przyszłość. Teraz to Elejne musiała być świadkową na ślubie przyjaciółki. Swojego tak i nie doczekała, machnęła ręką na próby znalezienia sobie profesora lub doktoranta. Ci starsi już dawno i beznadziejnie byli żonaci, a ci młodsi nie byli jeszcze w stanie utrzymać rodziny, biorąc pod uwagę uniwersytecką pensję. Postanowiła, że w pracy będzie miała większe szanse, tam przynajmniej będzie wiadomo, czego od kogo oczekiwać. Dwadzieścia lat minęło jak jeden dzień. Olek z Karoliną żyli tak, jakby dopiero wczoraj wzięli ślub, w miłości i zgodzie. Mąż był niezwykle uważny i kochający, żona troskliwa i dobra gospodyni w domu. We dwoje, jak to się mówi, zjedli pud soli przez ten czas. Po podjęciu pracy po ukończeniu uniwersytetu mieszkali najpierw w wynajmowanym mieszkaniu i zbierali na własne lokum. I znów małżonkowie musieli mocniej zacisnąć pasa, Oleg brał nadgodziny, a Karolina pracę do domu. Ale narodziny ich pierworodnego antanę pozostawiły w tyle wszystkie trudy i znoje. Byli szczęśliwi. Rozumiejąc, że żona jeszcze nie doszła do siebie po porodzie i jest bardzo zmęczona, mężczyzna nie odmawiał pomocy w pracach domowych. Nawet często wstawał w nocy do dziecka, dając ukochanej kobiecie możliwość dłuższego snu. Po pierwszym urlopie macierzyńskim przyszedł drugi. Antek jeszcze nie zaczął chodzić do przedszkola, kiedy jego mama odkryła, że jest w ciąży. Nie wiedziała, jak powiedzieć o tym mężowi. Było widać, że Olek jest bardzo zmęczony utrzymywaniem rodziny w pojedynkę i z niecierpliwością czeka, aż żona wróci do pracy. Kilka dni zbierała się na odwagę, żeby zacząć z nim rozmowę o drugim dziecku. Nie, Karolina nie bała się, że zacznie na nią krzyczeć, obrażać i oskarżać. Po prostu żałowała męża i była pewna, że perspektywa pozostania jedynym żywicielem rodziny przez kolejne trzy lata nie ucieszy go. Rodziny przez kolejne trzy lata go nie ucieszy. Zmęczony po pracy Olek nie przyjął tej wiadomości z takim entuzjazmem, jak kilka lat wcześniej, gdy dowiedział się o ciąży z pierwszym dzieckiem. Karina siedziała obok niego na kanapie i przestraszona próbowała spojrzeć mu w oczy. Była gotowa na każdą jego reakcję, oprócz jednej. Wdrapał się ojcu na kolana, wziął w dłonie jego twarz, odwrócił ją do siebie i zaczął bełkotać, przepuszczając niektóre litery. Wyglądało to bardzo komicznie. Tatusiu, a będziemy mieli małą siostrzyczkę czy braciszka. Olek czule objął syna i powiedział. Nie, synku, będziemy mieli małą siostrzyczkę. I już. Taką samą piękną i delikatną jak nasza mama. Będziemy się o nie troszczyć i je chronić. Prawda? Możesz na mnie liczyć. Jesteś już przecież dorosłym mężczyzną. Tak, tak, jestem dorosły. Będę chronił siostrzyczkę. Hura! Zeskoczył z kolan i zaczął biegać po pokoju. Rozwiązał już dla siebie ważną kwestię i choć nie chciał dłużej przebywać w pobliżu rodziców, to nogi rwały się do biegania, skakania. I tak za długo siedział na rękach ojca. Olek objął żonę, mocno ją do siebie przyciskając. Karisz, nie myśl o niczym. Damy sobie radę. Myślę tu o moim biznesie. Nie mogłem się z tobą tym podzielić z powodu tego łobuza. Z miłością patrząc na syna powiedział... Ty, najważniejsze, urodzisz mi córeczkę. To było niespodziewane. Mąż nigdy z nią o czymś takim nie rozmawiał. Tak, wiesz, jak marzyłem o młodszej siostrze przez całe dzieciństwo. Aby się nią opiekować, chronić ją. Mam nadzieję, że u naszego tożka moje marzenie się spełni. A jeśli będzie chłopiec? Też nieźle, bracia będą zawsze razem. A jak podrosną? Pomyślimy o dziewczynce mrugnął do żony. Urodziła się maszynka. Miłe, jasne stworzenie rzeczywiście bardzo podobne do swojej mamy. Dziewczynka była bardziej spokojna niż jej starszy brat, jakby oszczędzała mamę, zmęczoną opieką nad dwójką maluchów. Potem Antoszka poszedł do przedszkola, maszenka podrosła i Karina znalazła czas na dorabianie. Oleg zaryzykował i założył własną firmę, a kiedy dzieci poszły do szkoły, był już dość znanym biznesmenem. Właścicielem solidnej firmy produkującej wyposażenie handlowe. Zamówienia napływały już nawet z zagranicy. Kupili dom na przedmieściach, potem każde z małżonków miało własne auto. Pozwolili sobie nawet zaprosić kobietę z pobliskiej miejscowości, aby pomagała w gospodarstwie domowym. Kiedy małżonkowie mieli około 40 lat i zamierzali świętować 20 lecie swojego małżeństwa, nic w ich życiu rodzinnym nie zapowiadało kłopotów. Tego wieczoru Olek, przyjechawszy późnym wieczorem z kolejnej podróży służbowej, szybko zasnął, nawet nie zjadłszy kolacji. Ciężki dzień, kilka godzin za kierownicą i zupełnie niesprzyjająca podróżom pogoda dały mu się we znaki. Karina bardzo się martwiła, żeby mąż nie nabawił się przeziębienia ze zmęczenia, bo nie był już chłopcem, żeby tak pracować. Usiadła obok śpiącego męża i obserwowała, jak śpi. Olek miał niezwykłą dziecięcą cechę spania na boku, zwinięty w kłębek. Antoszka też tak lubił spać, a kobieta zawsze się dziwiła, jak można w pełni wypocząć, leżąc w takiej pozie. Rozczulała ją ta dziecinność w mężu i często podziwiała go we śnie. Myślała, dobrze, że on tego nie widzi, bo inaczej nie zrozumiałby jej dziwactwa, nazwałby ją maniakiem, śmiejąc się. A ona po prostu nadal bardzo go kochała i cieszyła się każdą chwilą spędzoną razem. Karina nie miała zwyczaju przeglądać wiadomości męża, ufała mu bezgranicznie. Ale teraz automatycznie wzięła telefon i przeczytała wyświetlony na ekranie SMS. Dziękuję za ten dwudniowy prezent. Kobieta w niedowierzaniu kilka razy przeczytała napisane słowa. Nawet nie zrozumiała od razu, o co chodzi. Przecież przez te dwa dni jej mąż był w podróży służbowej. Być może kobieta, która wysłała wiadomość, pomyliła numer. Tak się zdarza. Można błędnie wpisać cyfrę w pośpiechu i trafić kto wie gdzie. Otworzyła historię tej korespondencji i przeraziła się. Nie, nie było żadnych wątpliwości. Ta tygrysica pisała do swojego jedwabnego tygrysa już od kilku miesięcy. Byli tak szczerzy w swojej korespondencji, że niektóre wiadomości było nawet Karinie niezręcznie czytać. Nie rzuciła się budzić śpiącego męża i od razu wyjaśniać, co się dzieje. Położyła się na łóżku i zaczęła przypominać sobie, czy były przypadki, w których Oleg dawał powody do wątpienia w jego oddanie. Nie, przez te wszystkie dwadzieścia lat był niezwykle uważnym i troskliwym małżonkiem. No dlaczego? Co się stało? Dlaczego tak mnie potraktował? Zastanawiała się kobieta, a po jej policzkach powoli spływały łzy. To było niesprawiedliwe. W ogóle nie rozumiała, jak można mieć kochanka lub kochankę. Gdyby przestała go kochać, od razu uczciwie przyznałaby się mężowi i odeszłaby do ukochanego. A tak! To nieładne, niesprawiedliwe i w końcu bardzo obrzydliwe. Jak on mógł! Karina czuła się wytarzana w błocie. Po tej tygrysicy przyszedł do niej, przytulał, całował, jak gdyby nigdy nic. Nie mogąc powstrzymać się od wstrętu, wstała, pobiegła do łazienki, żeby wziąć prysznic, zmyć z siebie ślady dotyku niewiernego mężczyzny. Długo stała pod strumieniami chłodnej wody i nawet trochę zmarzła. Ale nie miała siły wyjść. Czuła, że jeśli opuści zbawienną wodę, znowu poczuje się brudna. Nie, z tym trzeba coś zrobić. Nie mogę już z nim być po tym. Nie chcę, nie będę. Myślała całą noc, aż w końcu zapadła w niepokojący sen nad ranem. Dobrze, że Oleg, budząc się wcześnie rano, nie budził jej, a sam przygotował sobie śniadanie i poszedł do pracy. Karina nie mogła go nie widzieć, nie mówiąc już o rozmawianiu, jakby nic się nie stało. Obudziły ją dzieci. Były już całkiem samodzielne, Anton w tym roku kończył szkołę i mógł zadbać o siebie i o siostrę. Zajrzawszy do pokoju mamy i widząc, że śpi, na palcach udał się do kuchni, by przygotować śniadanie ale przyzwyczajenie Karini do wstawania o tej samej porze nie pozwoliło jej dłużej wylegiwać się w łóżku. Wyszła do dzieci zupełnie rozbita, z ciemnymi od nieprzespanej nocy i łez kręgami pod oczami, bardzo blada. Mamusiu, jesteś chora? Zapytała Masza, zaglądając jej w oczy. Nie, kochanie, wszystko w porządku. Chyba tylko pogoda się zmienia, całą noc nie spałam. Po odprowadzeniu dzieci do szkoły Karina bez celu powłóczyła się po mieszkaniu, nie znajdując zajęcia, które mogłoby ją odwrócić od smutnych myśli. Mama nie wchodziła w grę, uwielbiała zięcia i była zwolenniczką starych rodzinnych zasad. Kobieta powinna znosić wszystkie wybryki męża, bez względu na to, jak bardzo by się dziwnie zachowywał. Dla zachowania rodziny, dla dzieci, bo jest kobietą strażniczką domowego ogniska. Te jej postulaty śmieszyły Kerin, i kobieta na pewno nie zamierzała żyć według nich. Alenka. Błysnął jej w głowie pomysł. Trzeba zadzwonić i dowiedzieć się, czy już wróciła. Kilka dni temu mówiła, że jedzie gdzieś na zlecenie szefa, chociaż wcześniej wyjazdy służbowe nie były jej obowiązkiem. Cześć, opowiedziała do słuchawki, gdy przyjaciółka odebrała telefon. Jesteś już w mieście. Tak, właśnie przyjechałam, odpowiedziała Elejny sennym głosem. Karina zrozumiała, że prawdopodobnie jest zmęczona po podróży i nie powinno się jej przeszkadzać w odpoczynku. Ale oszukana kobieta nie miała ani siły, ani czasu czekać. Allen, musimy się pilnie spotkać. Coś się stało. Po głosie przyjaciółki Elejny zrozumiała, że lepiej nie odmawiać jej spotkania. Tak, bardzo cię teraz potrzebuję. Proszę. Dobrze, dobrze. Już mnie przestraszyłaś. Spotkajmy się za godzinę w naszej kawiarni. Przez ostatnie dwadzieścia lat w życiu Elini niewiele się zmieniło. Nadal, jak w młodości, poszukiwała godnego kandydata na męża. Tak, miała już za sobą dwa nieudane małżeństwa, ale to wszystko nie było tym. Same rozczarowania, jak mówiła sama kobieta po każdym rozwodzie. Karina zawsze ją wspierała, pocieszała, chociaż nie rozumiała takiego stylu życia. Ale przecież była jej jedyną przyjaciółką bliską i serdeczną jak siostra i nie uważała za stosowne jej krytykować. Elaine wciąż była tą samą atrakcyjną, nieustępliwą, towarzyską blondynką co 20 lat temu. Nawet nie zmieniła fryzury, z jakąś obsesją odsuwając moment w którym dziewczęcy warkocz lub rozpuszczone na ramionach długie loki staną się już zupełnie nie na miejscu obok zmarszczek na twarzy. Ale na razie uważała się za młodą i pożądaną. Prawda, kandydaci na jej serce nieco zmienili kategorię wiekową i stali się skromniejsi w swoich możliwościach. Cóż, nic na to nie poradzić, młodszych i perspektywicznych narzeczonych rozbierają już młode zalotnice, nieco podniszczone życiem konkurentki, takie jak Elohune. Karina z trudem doczekała, aż przyjaciółka zamówi sobie kawę z ciastem i da do zrozumienia, że jest gotowa jej słuchać. Olek mnie zdradza. Wykrzyknęła to zaraz po tym, jak kelner przyniósł zamówienie, a siedząca naprzeciwko niej młoda kobieta wypiła kilka łyków kawy. Elone prawie się zakrztusiła i ze zdziwieniem spojrzała na rozmówczynię. Skąd nagle takie wnioski? W jego telefonie zobaczyłam jego korespondencję. Całkowicie przypadkowo. On już spał, a tam ekran się zaświecił i wyświetliła się wiadomość. No i kątem oka zauważyłam, co tam było napisane. Wyobrażasz sobie. Ona nazywa go swoim jedwabnym tygrysem. Co za paskudztwo. Że jedwabny, czy że tak go nazywa? I w tym, i w tym. Widziałabyś, o czym tam piszą. Nie, zrobiło mi się niedobrze. I tak mi się rzuciło w oczy. Karina zamilkła, wzięła głęboki oddech, żeby stłumić podchodzącą do gardła krzywdę. Spotykają się już ponad pół roku, wyobrażasz sobie. I co zamierzasz zrobić? Wyglądało na to, że to pytanie interesowało ją bardziej niż cierpienie duszy przyjaciółki. Nie widzę innego wyjścia. Ciekawe, jaka ona jest. Taka aksamitna. Dlaczego aksamitna? Nie wiem, tak mi po prostu przyszło do głowy. Jeśli on jest jedwabny, to znaczy, że ona jest aksamitna. Co za obrzydliwość? Wykrzyknęła Karina, krzywiąc się z niesmakiem. Alonko, no jak to możliwe? No dlaczego to mnie się przytrafia? Rinou, nie wiem co ci powiedzieć. Kawa już dawno wystygła, ale Eloune zupełnie o niej zapomniała, podobnie jak o nietkniętym ciastku. Ty u nas jesteś taka dzika i cnotliwa, a wiele osób tak żyje i nic. Często małżonkowie nawet wiedzą o swoich kochankach i godzą się z tym. Może najpierw się zastanów, rozważ wszystkie za i przeciw, a nie od razu z gorąca podejmuj decyzję. Macie przecież dzieci. Karina nawet się zaśmiała, tak bardzo rada przyjaciółki przypomniała jej matkę. No to rób, jak uważasz? Odświeżywszy kawę, Elone dopytywała się. Ciekawe, jak ona wygląda. Tak, ciekawe, ale nie będę szukać. Nie, nie chcę się jeszcze bardziej pogrążać w tym bagnie. Po co mam na nią patrzeć? To na pewno jakaś młoda i długonoga łowczyni posagów. Och, machnęła ręką z rezygnacją. Kiedyś czytałam o tym krytycznym męskim wieku przejściowym w okolicach 40 lat. Naiwnie myślałam, że mnie to ominie, bo mieliśmy taką dobrą rodzinę. A okazuje się, że natury nie oszukasz. W takim razie lepiej sama będę żyć, niż ciągle się oglądać i wypatrywać, gdzie i z kim jest mój ukochany. Już z nim o tym rozmawiałaś? Potrzebuję czasu. Teraz nie mogę go ani widzieć, ani z nim rozmawiać. Rano udawałam, że śpię, aż pójdzie do pracy. Teraz wrócę, spakuję rzeczy, odbiorę dzieci ze szkoły i wyjadę do rodziców. Muszę zebrać myśli, trochę ochłonąć, żeby jakoś mniej więcej adekwatnie podejmować decyzję. Ale o rozwodzie nie zmienię zdania za nic. Potem nie będziesz żałować. Przecież to przystojny mężczyzna, biznesmen. Nie będę. Niech sobie nawet od razu po rozwodzie ożeni się ze swoją tygrysicą, nie wychodząc z USC. Jednym strzałem dwie pieczenie upiecze. To mi zupełnie obojętne. Wyżaliwszy się przyjaciółce, Karina poczuła lekką ulgę. Jakby się trochę oddaliła od tego, co ją spotkało, i już jej się nie chciało płakać. Pożegnawszy się z Aloną, od razu napisała mężowi SMSA, że jedzie z dziećmi na kilka dni do rodziców. Mieszkali w sąsiednim mieście i dojazd do nich zajmował niecałą godzinę. Nie chciała słyszeć jego głosu, dlatego długo się zastanawiała, czy odebrać telefon, kiedy zadzwonił Oleg, przeczytawszy wiadomość. Tak, i odpowiedziała mu chłodno. Kochanie, co się stało? Dlaczego nagle wymyśliłaś sobie wyjazd do rodziców na początku tygodnia? A szkoła zaczął wypytywać mężczyzna, nie zwracając uwagi na chłodny ton odpowiedzi. Chyba uznał, że kobieta po prostu jest czymś bardzo zajęta. Ojciec chyba trochę podupadł na zdrowiu martwię się. Pewnie znowu ciśnienie. Chcę być przy nim, upewnić się, że wszystko w porządku. A do szkoły i ze szkoły będę mogła wozić dzieci. Chciała krzyczeć do słuchawki, zacząć go przeklinać, pytać za co i dlaczego, ale uznała, że to jeszcze nie pora. Odłożywszy słuchawkę, Karolina pomyślała, jakim świetnym aktorem jest jej mąż. Jaki on jest fałszywy e podsumowała. Jak ja tego wcześniej nie zauważyłam. Dwadzieścia lat przeżyłam z człowiekiem, którego w ogóle nie znałam. W domu szybko spakowała do małej torby najpotrzebniejsze rzeczy na pierwsze dni i pojechała do szkoły odebrać dzieci. Zwróciła się do nich, spotykając przy furtce szkolnego boiska. Dzieci spojrzały po sobie. Masza po raz kolejny prychnęła śmiechem, słysząc ją. Antek był przecież już wyższy od mamy o całą głowę. Bardzo się dziwił, gdy nazywała go swoim maluszkiem. Dzisiaj jedziemy w odwiedziny do dziadków. Na kilka dni. Jesteście gotowi? krzyknęły chórem dzieci. Dziewczynka się ocknęła. A co z tatą? Zostanie sam. Karolina nie lubiła kłamać, ale w tej sytuacji wolała powiedzieć nieprawdę. On wyjeżdża w delegację, więc i tak nie będzie w domu. A wy jesteście dla niego najlepszym lekarstwem. Jedziemy? Gdy dojechali już prawie do miasta, w którym mieszkali rodzice Karoliny, Antekowi nagle przypomniało się, że następnego dnia ma WF i trening piłki nożnej, a cały strój został w domu. Oburzył się, gdy Karolina zasugerowała, że jedna opuszczona lekcja, a tym bardziej trening, nic nie zrobi. Mamo, a nasze podręczniki i zeszyty na jutro zabrałaś? Odezwała się Masza. Wzięła tylko jakieś tam rzeczy, no i dziecięce piżamy. A o szkole i treningu zupełnie zapomniała. Dobra, nie przejmujcie się. To was zostawię u dziadków i podjadę po wszystko, co wam trzeba. Rodzice Karoliny przyjęli niespodziewanych gości z otwartymi ramionami. Babcia od razu zaczęła krzątać się w kuchni, spiesząc się, by przygotować coś smacznego dla dzieci. Mówiłam ci, że nie uprzedzisz, że przyjedziecie. Napiekłabym ich ulubionych pierogów, e narzekała na córkę. Właśnie dlatego nie uprzedziłam, żebyś w kuchni nie stała. Przecież macie coś gotowego, znam cię. A pierogi i jutro upieczesz. Oj, a co się stało? A gdzie Oleg? Nie, mamo, my, czyli ja z dziećmi. Olega nie będzie. I w ogóle, mamo, zamierzam złożyć pozew o rozwód. Starsza kobieta usiadła na taborecie, zapominając ze zdumienia, czym zamierzała się zająć. Jak to rozwód? Co się stało? Gdy Karolina zastanawiała się jak najlepiej opowiedzieć matce o tym, co się wydarzyło, ta sama zaczęła snuć domysły. Co innego poznałaś? Młoda kobieta spojrzała na nią ze zdziwieniem. Dlaczego ja, mamo? To twój ulubiony zięć puścił się w tango. Zamienił rodzinę na jakąś lafiryndę. Rozwodzę się, bo Olek mnie zdradza. Co za głupoty! Gdyby wszystkie pary rozwodziły się z powodu zdrad, to by teraz rodzin nie było. Myślisz, że twój ojciec, gdy był młodszy, nie szalał? Karolinie oczy zrobiły się okrągłe ze zdumienia po takiej wiadomości. Tata cię zdradzał? Tylko raz tak było, ale ja mu przecież wybaczyłam. Potem się kajał, przysięgał, że to diabeł go podkusił, że nas kocha i nikt mu mnie nie zastąpi. No i co, i dokąd ja bym z tobą poszła? Mężem i ojcem był niezłym i teraz jest. A ty sama zostaniesz, jak odejdziesz od Olega i nikomu nie będziesz potrzebna z dwójką dzieci. Jak dalej zamierzasz żyć bez faceta w domu? Normalnie będę żyć. Lepiej sama, niż z człowiekiem, który będzie do mnie przychodził z cudzego łóżka. Już mi teraz jest obrzydliwy nawet jego dotyk, nie mówiąc o wszystkim innym. A ty zaciskaj zęby i cierp. Taki nasz kobiecy los, cierpieć. A jaki los męski? Za spódnicami się uganiać i żonom zdradzać? Jaki sens ma nasze dalsze wspólne życie? Dla dzieci. One za rok, dwa i tak wyjadą z domu. Już są dorosłe, niedługo swoje rodziny założą. Myślisz, że będą szczęśliwe, widząc mnie, jak to mówisz, cierpliwą i nieszczęśliwą? Nie sądzę. Ja nim gardzę i one to szybko zrozumieją. Nie sądzę, żeby przestał się z nimi kontaktować, lub pomagać im materialnie. Rozwód ze mną wcale nie oznacza rozwodu z dziećmi. Rozwód ze mną wcale nie oznacza rozwodu z dziećmi. Głupia jesteś. Spotka jakąś rekinem z dziećmi i będzie się nimi opiekował, zapominając o swoich. Cóż, i tak będzie musiał płacić alimenty, czy o nich zapomni, czy nie. Był uprzejmy, galantyn, troskliwy. I przez całe ich życie rodzinne nigdy nie zapominał o składaniu życzeń teściom na święta, dawał im dobre prezenty. Ale przecież to nie jest najważniejsze w życiu rodzinnym. Po prostu został tak wychowany, był dobrym chłopcem z dobrej rodziny. Ale jak się okazało, nie przeszkodziło mu to w zdradzie żony. Ale jak matka może oskarżać własne dziecko i usprawiedliwiać osobę zupełnie jej obcą? Karina była bardzo urażona, bo właśnie w tej chwili potrzebowała wsparcia właśnie mamy. Nie doczekawszy się ani słowa pocieszenia od rodziców, młoda kobieta udała się z powrotem do swojego domu po podręczniki i strój sportowy dzieci. Zaczęła się martwić, cały czas zerkając na zegarek. Chciała wrócić, ale przecież dzieci się zdenerwują, a na kupowanie wszystkiego, co potrzebne, nie było już czasu. Siedząc w samochodzie i obserwując to, co dzieje się za oknem, pomyślała, że może w słowach matki jest ziarno prawdy. Może rzeczywiście się uniosła i powinna dać mężowi szansę na rehabilitację? No więc teraz przyjedzie, poczeka na niego z pracy, usiądą przy stole, porozmawiają może Olek powie coś ważnego na swoje usprawiedliwienie i Karina będzie mogła mu wybaczyć. Ale potem przypomniała sobie całą tę słodką korespondencję w jego telefonie i do gardła ponownie podeszła gorzka klucha urazy. W domu było pusto i jakoś smutno. Karina przypomniała sobie, jak mąż z upojeniem opowiadał, że dla niego dom to ciepło, duża rodzina i zapach przygotowywanego jedzenia wieczorami, kiedy zmęczony i głodny przekraczał ten próg. Kobieta znalazła dużą walizkę w schowku pod schodami na drugie piętro i zaczęła pakować niezbędne dzieciom rzeczy. Już się zbierała do wyjścia, gdy usłyszała w drzwiach jakieś zamieszanie, dźwięk klucza wkładanego do zamka. Spojrzała na wiszący na ścianie zegar. Nie zdążyła. Pomyślała, dobrze, że samochód zostawiła nie przed wejściem do domu, a niedaleko na ulicy. Będzie mogła odejść niezauważona. Już weszła do małego korytarzyka przed drzwiami, gdy usłyszała, że Olek wszedł do domu nie sam. Zatrzymała się w niedowierzaniu. Czy naprawdę miał czelność przywieźć swoją kochankę do ich domu? A dlaczego nie? Po co otłoczyć się w hotelach, skoro do ich dyspozycji jest cały dom? Zatrzymała się, ukrywając się za występem w ścianie i wsłuchała się, o czym rozmawiają. Głos kobiety wydał jej się bardzo znajomy, ale w podnieceniu nie od razu zorientowała się, kim ona jest. Jesteś pewien, że ona nie przyjdzie tu dzisiaj? pytała kobieta, odwrócona plecami do towarzysza i czekając, aż pomoże jej zdjąć płaszcz. Wiesz, że Karin u nich już mnie. Zawsze robi to, co mówi. Powiedziała, że zostanie kilka dni u rodziców. Tak się stanie. Jest bardzo dumna z tej swojej cechy człowieka słowa. Zdejmując z niej wierzchnie ubranie i wieszając je na wieszaku, przekonywał mężczyzna. No tak, wiem. Ale przecież ona się domyśla o nas, mówiłam ci. Może wrócą, żeby cię przyłapać. Coś mi niespokojnie na duszy. No czego się tak denerwujesz? Nie zniży się do tego, żeby mnie śledzić. Nie przejmuj się. Wszystkie poranne korki są moje, żadnego nie mogę ominąć. Zrelaksuj się. Chodźmy już, moja tygrysi. Chwycił ją w ramiona, zaczął namiętnie całować. Kobieta udawała, że się opiera, wyrywa się z objęć. To jeszcze bardziej podniecało mężczyznę. Sylwetka kobiety wydała jej się bardzo znajoma. Wchodząc do domu, kochankowie nie włączyli światła. Wchodząc do domu, kochankowie nie zapalili światła. Wystarczyło im światła ulicznego wpadającego do domu przez okna. Ale długie, falowane włosy kochanki męża przypomniały jej o Alenie. I nie mogło to być pomyłką. Przecież minutę temu ta kobieta wspominała o przypuszczeniach Kerini co do wierności męża. A ona nie dzieliła się tym z nikim innym, oprócz swojej przyjaciółki. Wciąż nie wierząc sobie, oszukana kobieta nadal śledziła kochanków. Nogi Kerini się ugięły. Gdyby mogła iść, natychmiast opuściłaby ten dom, ale gdy siedziała na podłodze, dochodząc do siebie, postanowiła, że wejdzie do sypialni i spojrzy im w oczy swojemu kochającemu małżonkowi i oddanej przyjaciółce. Nie miała już wątpliwości, że to była właśnie Elejne. Weszła na drugie piętro, nie przejmując się tym, że buty zostawią brudne ślady na dywanie przy sypialni. Przecież to miejsce ich odosobnienia i powinno być najlepsze. A teraz na ich łóżku mąż bawi się z inną kobietą. Otwierając gwałtownie drzwi, Karina zatrzymała się na progu i namacała włącznik światła na ścianie. Była już gotowa na wszystko, co może zobaczyć. Kochankowie zdążyli już schować się pod kołdrą. Milcząco patrzyła na osłupiałych kochanków. Nie, nie zamierzała nic mówić. A co tu mówić? Wszystko jest jasne. I też nie będzie się biła. Chociaż swędziały ją ręce, żeby podrapać przystojniaka po twarzy i wyrwać wszystkie jej loki, którymi tak się szczyciła. Ale zaczęła to wszystko tylko po to, żeby spojrzeć im w oczy. Kerino, trochę dochodząc do siebie, zaczął lamentować. Olek, to nie to, co myślisz. Zawsze ją interesowało, jaki sens mężczyzna wkłada, mówiąc takie rzeczy o szukanej kobiecie. Trochę się uspokoiwszy, odpowiedziała, a co to jest, jeśli nie to, co pomyślałam? Oleg zaczął mrugać oczami, intensywnie wymyślając, co odpowiedzieć. Ale żona nie czekała, aż do jego głowy przyjdzie jakaś mniej lub bardziej adekwatna wersja. Odwróciła się i wyszła z pokoju. Szkoda tylko, że podzieliła się z nią rano swoimi problemami. A jaka to hipokrytka. Rano uspokajała, wspierała, a sama okazała się tą kochanką. Teraz jasne, dlaczego pytała, czy nie zamierza szukać. Chwyciła walizkę, wyszła na ulicę, trzaskając drzwiami tak głośno, jak to możliwe. Już wsiadając do samochodu, zobaczyła Olega, który wybiegł półnagi w kapciach na bosą nogę. Pędził do niej, krzycząc, żeby nie odchodziła, że wszystko jej wyjaśni. Co takiego może powiedzieć, żeby zapomniała o tym, co zobaczyła? Jechała bez celu, zapominając dokąd się wybierała. Złośliwie wycierała je z twarzy i, zaciskając zęby, starała się dojść do jakiejś równowagi. Już wyjeżdżając za osiedle, zrozumiała, że skręciła w zupełnie inną stronę. Dobra, koniec! Benzyna okazała się prawie na wyczerpaniu. Na stacji benzynowej nie było samochodów. Westchnęła z ulgą. Przynajmniej nie będzie musiała stać w kolejce. Zatankowawszy samochód i rozliczając się z dziewczyną w kasie, rozejrzała się. Zjadłabym coś, pomyślała, słysząc burczenie w żołądku. Przy tych wszystkich przeżyciach jeszcze nic nie jadła przez cały dzień. Tuż obok był mały sklep spożywczy, zobaczyła przez witrynę ekspres do kawy, ucieszyła się. Ogromne filiżanki Latte z burgerem. Ale przy wejściu do sklepu nagle zobaczyła tabliczkę zamknięte, chociaż światło w środku się paliło. Pomyślała, że może ktoś z odwiedzających zażartował, odwracając tabliczkę w drugą stronę. Tak się zdarza. Pomyślała, że może któryś z klientów zażartował, odwracając tabliczkę na odwrót. Tak się zdarza. Sama w dzieciństwie tak rozrabiała. Mężczyzna stał przy kasie, pochylony nad jakimiś papierami i coś notował. W tej chwili była tak zdecydowana, że nie zastanawiając się długo, szarpnęła drzwi sklepiku na siebie i weszła śmiało do środka. No przecież nie wyrzucą jej naprawdę, nawet jeśli. Mężczyzna przy kasie podniósł wzrok na hałas drzwi. Był to wysoki, postawny mężczyzna w średnim wieku z zadbaną, wypielęgnowaną brudką. Uśmiechnęła się do swojej fantazji. Takich barwnych sprzedawców jeszcze nie widziała. Sądząc po wyglądzie, mężczyźnie bardziej pasowałoby kierowanie jakimś biznesem lub w ostateczności zajmowanie stanowiska kierowniczego w dużym przedsiębiorstwie, ale w żadnym wypadku nie stanie zaladą małego sklepiku w jakimś zapadłym miejscu. Mężczyzna ze zdziwieniem spojrzał na wchodzącą kobietę. Przepraszam, ale jesteśmy zamknięci, przecież jest to napisane na drzwiach, mruknął. Widziałam, ale bardzo chce mi się jeść. Bardzo proszę, tylko filiżankę kawy i burgera, proszę. Zrozumiała już, że szyld na drzwiach wisi prawidłowo i o mało nie rozpłakała się. Zrozumiał, że z klientką dzieje się coś złego i współczując jej, powiedział: Dobrze, nie martw się, zaraz cię nakarmię. Jaką kawę ci przyrządzić? Ona tylko szybko skinęła głową, myśląc ze zdziwieniem, jak mógł odgadnąć, jaką kawę lubi. Podczas gdy parzyła się kawa i w mikrofalówce podgrzewał się burger, wyniósł z za Lady krzesło, zaproponował jej, żeby usiadła. Dzień nie był udany, zapytał współczująco, zaglądając jej w oczy. Tak, gorzej już być nie może, odpowiedziała nieznajomemu, dlaczegoś. Nie uważała za możliwe zwierzać się obcym ludziom, ale ten człowiek był zbyt podobny do bohatera z bajki. Zdarza się, ale nie martw się. Po czarnej serii zawsze nadchodzi biała. A jeśli mam podwójną czarną, to wtedy co? Mężczyzna się uśmiechnął. Zakochasz się na przykład. Och, nie tylko nie to. Z deszczu podrynne przypomniała sobie kobieta wszystkie swoje trzydzieści trzy nieszczęścia, które przydarzyły się jej w ciągu ostatnich kilku dni. Miłość to już w następnym życiu. W tym się nią przejadłam. Wystarczy. Sprzedawca tylko uniósł brwi. No, nie to nie. A szkoda, jesteś piękna, na pewno trzeba cię kochać. Aha, no tak, mocno i oddanie jakoś złośliwie skinęła głową w odpowiedzi. Coś ci się stało z ukochanym mężczyzną? Rozstaliście się. Uważnie wpatrywał się w twarz kobiety i jakby czytał jej myśli. Tylko pokręciła przecząco głową, nie mając ani siły, ani ochoty o tym mówić. Rozmawiając z nim, Karina myślała, że jest jakiś nienaturalny. Takich sprzedawców nie ma. I jakby widział ją na wylot, spółsłowa odgaduje jej myśli. Na pewno z bajki. Ale wstydziła się zapytać. I nie było to flirtowanie. Bardzo dziękuję. Wypiwszy przyniesioną kawę i zjadłszy burgera, powiedziała, wstając z krzesła: Nie pozwoliłeś mi umrzeć z głodu. Poczekaj, nie wychodź. Po CEO. Zupełnie nie bohater jej powieści. No ja też ci dam swój. Znasz przecież prawo przypadkowego towarzysza podróży. Oto ja nim dla ciebie będę. No dobrze, zapisuj i z łaską zgodziła się kobieta. A dlaczego by nie kontynuować z nim znajomości? Naprawdę nie ma z kim porozmawiać. Nie ma obok siebie człowieka, któremu mogłaby otworzyć swoją duszę. Przyjaciółka zniknęła nie miała ochoty poznawać nowych a mama nigdy jej nie rozumiała i nie wspierała. Po wymianie numerów telefonów z właścicielem sklepu i już wsiadając do samochodu, aby kontynuować podróż, nagle przypomniała sobie, że nie zapytała jak ma na imię. To nie. Tak, raczej przelotne zainteresowanie. Myślała, wyjeżdżając ze stacji benzynowej. Uśmiechnęła się, przypominając sobie, jak nazwał ją piękną. Olek, jeśli szczerze, nigdy tak otwarcie nie mówił o jej wyglądzie. Szczerze mówiąc, nigdy tak otwarcie nie mówił o jej wyglądzie. Już dojeżdżała do domu rodziców, kiedy rozległ się telefon. Numer był nieznany. Chciała nie odebrać, ale dzwoniący był bardzo natarczywy. Halo! Odpowiedziała. Ładne imię, a ja Igor. Też niczego sobie. Dobrze, do zobaczenia zatem powiedział i rozłączył się. Do jakiego zobaczenia pomyślała kobieta, przecież nie zamierzam więcej tam jeździć. Zwykły gest grzeczności. Ale Igor nie zamierzał rezygnować z dalszej znajomości z nią. Karina od razu mu się spodobała, jak tylko weszła do sklepu. A widząc jej oczy pełne bólu i rozpaczy, z trudem powstrzymał się, żeby nie objęci jej mocno. Tak, żeby nikt na świecie nie mógł już więcej sprawić tej kobiecie bólu, skrzywdzić jej ani rozczarować. Ale nie chciał też wchodzić w jej rodzinę. Postanowił na razie poczekać, a nuż sama zadzwoni, przynajmniej będzie mógł z nią porozmawiać. Kiedy Karina otworzyła drzwi do mieszkania rodziców, zaczęła wciągać do przedpokoju walizkę z rzeczami, wyszła tam mama. Jej oczy lśniły, a sama była jakaś odświętna, jakby witała drogiego gościa. Milcząco zaczęła odbierać córce walizkę, ustawiać ją w kącie przedpokoju, potem pośpieszyła, żeby szybciej zdjąć wierzchnie ubranie. Czemu się tak grzebie? Oto twoje kapcie, przebieraj się szybciej. Mamo, co się stało? Nie było mnie tylko jakieś dwie godziny, a u ciebie już jakieś święto się szykuje, czy ceo. Z kuchni dochodził ten szczególny zapach jedzenia, który można było poczuć tylko w święta. No, może i święto. Zobacz, kto przyjechał, odpowiedziała kobieta, przepuszczając córkę przed sobą do salonu. Tylko ty, proszę, przypomnij sobie moje słowa. Zastanów się dobrze, zanim coś powiesz, szepnęła jej do ucha. Wstał na spotkanie żony. Zaczął się uśmiechać, jakoś zalotnie, nieprzyjemnie. Jego ładna twarz była dla Kerini bardzo nieprzyjemna, a oczy nieszczere. Podszedł bliżej, próbował objęci, ale kobieta się cofnęła i wrócił na swoje miejsce. A, no tak, jak mogłam się nie domyślić? Odwróciła się do matki. Drożsi goście, nie do wymyślenia. Spojrzała jej, wyrzucając w oczy. Mama dzielnie wytrzymała wzrok córki, jakby mówiła. I dobrze robię. Anna głos powiedziała. Nie dając córce powiedzieć ani słowa, zaczęła popychać ją w stronę nakrytego stołu. Karina zauważyła, że mama nie traciła czasu i w czasie jej nieobecności zdążyła przygotować prawdziwie królewską kolację. Były tu i gołąbki, tak lubiane przez Olega, i kilka sałatek z majonezem, i duszone w piekarniku mięso z warzywami. Nawet słoiczek z ogórkami specjalnego kiszenia, który na święta oszczędzała, nie pożałowała mama dla drogiego gościa. Karina nie mogła zrozumieć, dlaczego jej własna mama tak ją traktuje. Wiedząc już o zdradzie Olega i o tym, jak bardzo to raniło jej córkę, starsza kobieta zachowywała się, jakby nic się nie stało. Uśmiechała się do ukochanego zięcia, zapraszała do stołu. Byleby zięć był zadowolony. To jeszcze bardziej raniło młodą kobietę. Rozumiała, że wsparcia od matki się nie doczeka. Po rozwodzie jeszcze będzie musiała stawiać opór jej niekończącemu się potępieniu. Ojciec, nie wiedząc jeszcze o powodzie przyjazdu córki z wnukami, ze zdziwieniem spoglądał w ich stronę, próbował jakoś ich rozruszać. Zwykle przecież takie spotkania przebiegały w swobodnej, wesołej atmosferze. Wszyscy rozmawiali, często sobie przerywając, opowiadali ciekawe zdarzenia ze swojego życia, śmiali się. A tym razem napięcie było tak duże, że domyślił się, że coś się stało. Z rodzicami Kerimi miał pełne porozumienie. Jakby z rodziną. Zawsze, kiedy przychodzili w gości, przy stole było gwarno i wesoło. I tę atmosferę tworzył właśnie zięć. Zawsze, kiedy przychodzili w odwiedziny, przy stole było gwarno i wesoło. I tę atmosferę tworzył właśnie zięć. A tym razem siedział jakiś taki niestego świata, przygnębiony, jakby go zimną wodą oblano. Ale młoda kobieta nie zauważała męża. Po prostu nie istniał obok niej. Ani razu nie spojrzała w jego stronę, rozmawiając wyłącznie z dziećmi i rodzicami. Po kolacji zięć jeszcze chwilę posiedział dla przyzwoitości, potem zaczął się żegnać. Zwrócił się do żony. Karina, odprowadź mnie, proszę. Nie zamierzała tego robić, ale matka, surowo patrząc na nią, wysapała. Idź, porozmawiaj z nim. Czemu się zachowujesz jak obrażone dziecko? Wyszła za mężem na klatkę schodową, starannie zamykając za sobą drzwi. Stanęła, opierając się o framugę drzwi, potrzebowała jakiegoś oparcia w tej chwili, inaczej nie wytrzymałaby tej rozmowy. Karina, posłuchaj, rozumiem, że jesteś teraz na mnie zła, że możesz mnie nienawidzić, masz rację, ale zrozum, nie mogę bez Was, nie przeżyję bez Was. Przepraszam Cię. Od tych słów twarz kobiety wykrzywiła się tak, jakby zjadła cały cytrynę. Mówisz to serio. Jesteś pewien, że to możliwe. Przecież uważała swojego męża za bardziej rozsądnego człowieka, a teraz okazuje się, że nic, oprócz tego dziecięcego bełkotu, nie potrafi powiedzieć. Powiedz, a co byś zrobiła na moim miejscu, gdybyś zastała mnie z kochankiem? Uważnie na niego spojrzała. A jeszcze gdzie? Jesteś aż tak cyniczny czy tak głupi, że zdecydowałeś się przytaszczyć ją do naszego łóżka? Gdybym mogła wymyślić na to jakieś wytłumaczenie, byłoby o wiele łatwiej, ale nie mogę, nie mieści się to w głowie. Nie udaje się w żaden sposób. Za to samo nie można ci wybaczyć. Sama się na mnie wieszała bez końca. Ty po prostu tego nie zauważałaś. A ja nie chciałem cię denerwować taką głupotą. Przecież się jej wypłakałaś, więc Elounę postanowiła mnie wesprzeć. Byłem wtedy tak zdenerwowany, że poszedłem do niej. Oczekiwałem tylko wsparcia, zapewniam, nic więcej. No, wypiłem z nią trochę. Nie wiem, jak to się stało. Słuchaj, proszę, nie chcę od ciebie żadnych szczegółów. Robi mi się niedobrze od każdego wypowiedzianego przez ciebie słowa. Robi mi się niedobrze od twojej obecności. Czy ty tego nie rozumiesz? Mówisz poważnie. Mnie się chce śmiać, jak cię słucham. Przez dwadzieścia lat myślałam, że mój mąż jest dorosłym, inteligentnym człowiekiem z określonymi wartościami ludzkimi, a ty jesteś zwykłym orangutanem bez mózgu i ograniczeń. Nienawidzę cię. Wynocha stąd. A najlepiej do tej twojej tygrysicy. Którą z kolei jesteś. A ja tobie gardzę. Gardzę tobą tak bardzo, że naczynia, z których jadłeś, będę teraz całą noc wygotowywać. Ledwo się powstrzymywała, żeby nie wbić mu się w twarz. Jakże nienawidziła teraz tych jego oczu, tego słodkiego dołeczka na prawym policzku, który tak kochała zaledwie kilka dni temu. Mówią prawdę, od miłości do nienawiści jeden krok. Tylko, żeby wrócić od nienawiści do miłości, czasami nawet życia nie wystarczy. Karina, no proszę, więcej tego nie zrobię. Co, nie będziesz spać z moją byłą przyjaciółką? Proszę bardzo. Byleby wam obojgu wyszło to na dobre. Rozporządzaj nim, jak uważasz za stosowne. I w przyszłości będę z tobą rozmawiać tylko na ten temat. Żadnych, przepraszam, więcej tego nie zrobię i tym podobnych. Poczekaj, jaki rozwód? Nie dam ci żadnego rozwodu. Próbował pokazać charakter mężczyzna. Ona tylko zaśmiała mu się w twarz i weszła do mieszkania, dając do zrozumienia, że rozmowa jest skończona. Olek jeszcze przez chwilę stał, patrząc na zamknięte drzwi. Miał nadzieję, że chociaż Teściowa wyjdzie z pocieszeniem. Widział, że jest po jego stronie. Ale nikt nie wychodził. Głęboko westchnął, odwrócił się i poszedł do domu. Zrozumiał, że się pospieszył. Że w tej chwili nic nie wskura. Trzeba trochę odczekać, dać żonie ochłonąć. Gdy Karina wróciła do mieszkania, matka od razu rzuciła się jej na spotkanie. I zrozumiała, że tym razem Karina za nic nie zmieni swojej decyzji, jakkolwiek by ją nie namawiała. Machnąwszy ręką i ciężko wzdychając, udała się do pokoju wnuków. Karina zaś zabrała się za sprzątanie po kolacji. Naprawdę postawiła na kuchence ogromny garnek, nalała do niego wody, wrzuciła tam wszystkie sztuczce, których dotykał jej małżonek, i włączyła gaz, zamierzając wszystko porządnie wygotować. Weszła do kuchni, mama tylko ze zdziwieniem spojrzała na poczynania córki, ale nic nie mówiąc, napiła się wody i poszła spać. Nikt z krewnych i znajomych Karini nie mógł uwierzyć, że złożyła pozew o rozwód. Dowiadując się o tym od jej mamy, szukającej wszędzie wsparcia, dziwili się i potępiali niewiernego małżonka, a nie chcącą się z tym pogodzić kobietę. Z Karoliną na pewno nie jest wszystko w porządku. Jak można zrezygnować z takiego mężczyzny? Mało tego, że przystojny jak malowany, ale jeszcze o nią i o dzieci dba. Pracuje od rana do wieczora. Komu ona teraz będzie potrzebna z dwójką dzieci? Zostanie sama. Wytrwale znosiła wszystkie ich telefony, pouczenia i zalecenia. Nie zamierzała się poddawać. Niektórych zbyt natarczywych w swoich napomnieniach nawet starała się usadzić. A ja nie mogę i nie zamierzam się łamać, dostosowując się do waszego punktu widzenia. W końcu dali jej spokój, machnąwszy ręką. Zrozumieli, że tej upartej kobiety nie przekonają. Przestał też wydzwaniać Olek. W końcu zrozumiał, że stracił żonę i starał się z tym pogodzić. Ze względu na niepełnoletność dzieci małżonków nie rozwiedli od razu. Było kilka rozpraw i Karina starała się dzielnie znieść tę przykrą konieczność spotykania się z byłym. Było ciężko. Żal wciąż nie ustępował. Odechnęła z ulgą dopiero wtedy, gdy w jej rękach znalazł się odpis wyroku rozwodowego. Olek nie rościł sobie pretensji ani do opieki nad dziećmi, ani do podziału majątku, pozostawił swoją część dzieciom. Z poprzedniego życia pozostała mu tylko możliwość kontaktów z Antonem i Maszą, z których, jak obawiała się mama Kerini, nie zrezygnował ani po miesiącu, ani po dwóch i nie zamierzał tego robić w przyszłości. Był dobrym ojcem. Brał jak dawniej udział w życiu swoich dzieci, pomagał finansowo nawet więcej niż było ustalone przez sąd. I dużo czasu z nimi spędzał. Nie mogąc dodzwonić się do byłej przyjaciółki z powodu zablokowanego numeru, spotkała ją kiedyś przy wejściu do jej biura. Karina, zaczekaj, daj mi minutkę, powiedziała, gdy kobieta wyszła z budynku i kierowała się w stronę parkingu. Karina nie chciała rozmawiać, ale ta ją wyprzedziła, stanęła przed nią. Nie odejdę, dopóki mnie nie wysłuchasz. No dobrze, czego chcesz ode mnie? Zatrzymała się na chwilę. Inaczej nie da za wygraną, niech już powie, co chciała. Rino, wybacz mi, nie myślałam, że twoja rodzina się rozpadnie. Przysięgam, nie chciałam tego. Zaczęła lamentować Eloune, załamując ręce. Karina pomyślała jeszcze, że zbyt przesadza w swoim aktorstwie była przyjaciółka, ale nic nie powiedziała. No zrozum mnie i ciągnęła Eloune. Ja przecież Olega jeszcze od uniwersytetu kocham. Od pierwszego wejrzenia się zakochałam, a ty mi go zabrałaś. Na te słowa Karina z niedowierzaniem zrobiła wielkie oczy. Zrobiło się jej już ciekawie słuchać wersji Elouni. Co ona jeszcze wymyśliła na swoje usprawiedliwienie? Anna kontynuowała. Ja przecież nawet za mąż długo nie mogłam wyjść, bo nie kochałam swoich mężów tak jak jego. Tak, a ja mam inną wersję twoich niekończących się małżeństw, zgryźliwie zauważyła Karina, nawiązując do przesadnej materialności byłej przyjaciółki. Starałam się, przysięgam, starałam się o nim zapomnieć, pokochać innego, nie zrozumiała jej sarkazmu Eloune. Rynko, kochana, wybacz mi. Ja przecież myślałam, że niechbyśmy się z nim trochę spotkali. Ja bym odeszła od tej mojej szalonej miłości. A potem byśmy się rozstali. On przecież kocha ciebie i tylko ciebie. To już zrozumiałam. Ale mnie by się żyło lżej. No widzisz, jak to niespodziewanie wszystko dobrze się składa. Teraz możesz nie tylko stworzyć rodzinę trwalszą, ale i razem zamieszkać ze swoim ukochanym. On jest wolny. Korzystaj. A teraz wybacz, nie mam już dla ciebie czasu. Życzę wam obojgu szczęścia. I postaraj się więcej mi na oczy nie wchodzić. W przeciwnym razie pożałujesz. Omijając Alonę, Karina kontynuowała swoją drogę. Już usiadła w samochodzie, odpaliła go i zaczęła wyjeżdżać z parkingu, a była przyjaciółka wciąż stała w tym samym miejscu, opuściwszy ręce i patrząc za nią. Karina tak i nie zrozumiała, po co ona przyszła. Czy naprawdę liczyła na przebaczenie? No tak, Eloune uważała swoją przyjaciółkę nie tylko za mniej atrakcyjną od siebie, ale i za tak miękką, bezkonfliktową, że liczyła, że swoimi usprawiedliwieniami odzyska jej względy. I nie rozumiała, co takiego strasznego zrobiła. No cóż, przespała się kilka razy z mężem przyjaciółki, ale przecież od tego nie ubyło. Całkowicie pozbywszy się dawnego życia i nawet zmieniając numer telefonu, żeby wszyscy byli, nie mogli do niej dodzwonić się. Karina wyciągnęła dla siebie wnioski, że jej przyszłością są dzieci i praca. Więcej żadnych mężczyzn. No, chyba, że kupi sobie psa. Ten na pewno nigdy jej nie zdradzi. Tylko mama długo nie mogła się uspokoić, próbując wpłynąć na córkę i nie pozwolić jej zrobić jej zdaniem lekkomyślnego kroku. No, pomyśl sama. Jesteś jeszcze młodą kobietą. Będzie ci ciężko bez mężczyzny. W jakim sensie ciężko? Olek coś naprawiał w domu tak, jak żaden z wezwanych fachowców nie potrafi? Czy może opiekował się dziećmi tak, że ja nie potrafię? Co się zmieni w moim życiu z jego nieobecnością? I w ogóle z nieobecnością mężczyzny w ogóle? Będę spokojna i nie będę się martwić, czy mój ukochany znów nie postanowił mi przyprawić rogów. Po co mi to wszystko teraz? Mamo, proszę, zostaw swoją obsesję na inne cele, bardziej perspektywiczne. Twój ukochany Olek pozostał w przeszłości i nie zamierzam go wskrzeszać w mojej teraźniejszości, w żadnych okolicznościach. A co do konieczności miłości w moim wieku, to chyba na to nawiązujesz, mówiąc, że jestem jeszcze młoda. To, przepraszam, nie mam najmniejszej ochoty. Niech mnie wszyscy nie zauważają, będzie mi tylko lepiej. Ale los to nie mama, która z ciężkim sercem będzie słuchać słów córki i ostatecznie zrobi tak, jak ona nalega. Postanowiła po swojemu, przypominając kiedyś Karinie obrodaczu podobnym do świętego Mikołaja, spotkanym kiedyś w sklepiku na stacji benzynowej. Wiosna w tym roku była bardzo wczesna i ciepła. Ku zaskoczeniu szybko stopniał śnieg, wyschły chodniki, zaćwierkały ptaki, radując się uwolnieniem od zimna. W domu nie można było usiedzieć, ciągnęło na ulicę na spotkanie budzącego się po zimowym śnieżycia. W jedną z niedziel Karina spacerowała ścieżką biegnącą obok domów osiedlowych i cieszyła się ciszą, pięknem dnia, ciepłym słońcem na czystym błękitnym niebie. Już otrząsnęła się z urazy i rozczarowania, żyła spokojnym, uporządkowanym życiem, wypełnionym troską o dzieci. Anton był już studentem, dostał się na uczelnię techniczną i odwiedzał dom tylko w weekendy. Miał już swoje, dorosłe życie. Masza w sekrecie przyznała się mamie, że brat jest zakochany i że przedmiot jego uwielbienia studiuje razem z nim na tym samym roku. Bardzo się wstydzi zdradzić swoje pierwsze uczucia i na razie nie decyduje się wyznać ich samej dziewczynie, bojąc się odmowy lub co gorsza drwin. Córka też już dorosła kończyła szkołę i marzyła o zostanie projektantką mody. Nawet wybrała uczelnię, w której chciałaby studiować. Bardzo poważną dziewczyną wyrosła jej córka, coraz bardziej przypominająca swoją mamę z młodości, zarówno z wyglądu, jak i z poglądów na życie. Olek nie zostawił dzieci, często się z nimi spotykał, dawał prezenty, a nawet zabierał na wakacje za granicę. Jego życie osobiste po rozwodzie nie ułożyło się. Kategorycznie odmówił kontynuowania jakichkolwiek relacji z Aloną, a nawet groził jej policją za uporczywe prześladowania. Innej kobiety nie spotkał i nawet nie patrzył w ich stronę. Był załamany, przygnębiony, często próbował zorganizować spotkanie z dziećmi tak, żeby zobaczyć się z Kariną. Ale była żona szybko przejrzała jego zamiar i kategorycznie odmówiła udziału w tym. Wystygła do męża na tyle, że mogła spokojnie się z nim spotykać i rozmawiać jak z obcym człowiekiem, ale nie uważała za stosowne tracić na niego czasu. W jej duszy nie było już nawet do niego wstrętu. Wszystko zostało daleko w tyle. Na telefoniczny dzwonek odpowiedziała, nawet nie patrząc na ekran, tak była pochłonięta obserwowaniem stada kłócących się wróbli. Karina. Zabrzmiał w słuchawce jakiś nieznany i jednocześnie już słyszany przez nią kiedyś głos. Spojrzała, kto dzwoni. Igor. Tak, ja, odpowiedziała, próbując przypomnieć sobie, kim jest ten Igor. Nie było wygodnie pytać dzwoniącego. Z jej tonu mężczyzna zrozumiał, że o nim zapomniano. Karina, poznaliśmy się na stacji benzynowej w zeszłym roku. Brodacz, który poczęstował panią kawą w zamkniętym sklepie. Wtedy odmówił wzięcia od niej pieniędzy, mówiąc, że to prezent od lokalu dla bardzo głodnej klientki. Ach, to pan! Ucieszyła się nawet na jego widok. Przypomniała sobie, jakim wyrozumiałym wtedy jej się wydawał. Nazwał ją pięknością. To było takie miłe, jakby rozmawiał z małą dziewczynką. I on w tym ciężkim dla niej okresie okazał się jedynym człowiekiem, który próbował wspierać, a nie oceniać. Karina, muszę z panią porozmawiać. Moglibyśmy się spotkać. Porozmawiać? O czym? Zdziwiła się kobieta. Widzieli się tylko chwilę i to było tak dawno temu. Jakie wspólne tematy mogą mieć? Może go zwolnili z pracy i teraz dzwoni do wszystkich, którzy są w książce telefonicznej, w nadziei na pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Pomyślała. Odpowiedziała, że mogą się spotkać. Niech podjedzie do niej do domu. Zdecydowała, że jeśli problem tkwi w pracy, to spróbuje go umieścić w lokalnej ochronie. Mężczyzna jeszcze nie stary, z wyglądu krzepki, czemu nie? Igor pojawił się na progu jej domu prawie natychmiast po tym, jak wróciła ze spaceru jakby czekał gdzieś niedaleko. Widząc mężczyznę, Karina przypomniała sobie, jak wtedy przy pierwszym spotkaniu marzyła, patrząc na niego. Mnóstwo wydarzeń, które na nią spadły w ostatnim czasie, konieczność rozwiązywania problemów, z których większość nie sprawiała jej przyjemności, przytłumiły to wspaniałe wrażenie, które poczuła przy tym człowieku. A przecież on wtedy w pół słowa ją rozumiał, starał się uprzedzać wszystkie jej życzenia i patrzył na nią jakoś szczególnie. Przecież wtedy zdecydowała, że jej nowy znajomy to rzeczywiście bajkowy bohater. Tacy jak on zwykłymi ludźmi nie bywają. Dzień dobry, Igor, miło pana widzieć, uśmiechnęła się kobieta na powitanie gościa. No cóż, teraz moja kolej, żeby pana ugościć. Nie będzie pan miał nic przeciwko, jeśli zamiast burgera zaproponuję panu domowe pierożki? Z przyjemnością napije się z panią herbaty i spróbuję pani pierożków. Nie wątpię, że bergeri mogą im buty czyścić. Schlebia mi pan, ale lubię gotować i będę rada, jeśli moje dania rzeczywiście przypadną panu do gustu, uśmiechnęła się Karina. Zrozumiała, że nie ma nic przeciwko temu, by trochę pokokietować tego olbrzyma. Usiedli w kuchni przy stole. Dzieci nie było w domu, więc mogli spokojnie porozmawiać bez postronnych uszu. Ale gość pił herbatę, czasem zerkając na gospodynie i nic nie mówił. Karina zdecydowała, że jemu jest niezręcznie o coś prosić, sama zaczęła rozmowę. — Chciał pan o czymś ze mną porozmawiać? — Słucham, niech się pan nie krępuje. — Tak, chciałem. I znów zamilkł, jakby zbierając myśli. — Chciałem powiedzieć, że pierożki ma pani wspaniałe. — No to częstujcie się — przysunęła do niego bliżej talerz z wypiekami. — Ale jednak chce mi pan coś powiedzieć, widzę to. Dlaczego tak niezdecydowanie? A mnie się wydawało przy pierwszym spotkaniu, że jest pan pewnym siebie człowiekiem. To prawda, gdy nie dotyczy to spraw sercowych. Igor jakby nawet się zmieszał, odpowiadając na jej pytanie. Jak to? Karina coraz mniej rozumiała. Ale jej już było wszystko jedno, po co i dlaczego ten mężczyzna siedzi teraz w jej kuchni, zajada jej pierożki. Było jej tak miło go obserwować. Niechby jeszcze dłużej tak sobie posiedział w tej kuchni. Karina, nie mogę zapomnieć pani po tym spotkaniu na stacji benzynowej. Słowo honoru, bardzo długo próbowałem, walczyłem z sobą. Przecież widziałem obrączkę na pani palcu. Ale nic z tego nie wychodzi. Zdecydowałem się, może gdy się spotkamy, porozmawiamy i pani prosto w twarz mi powie, że jest rzadką, że ma pani mocną rodzinę i ja nie mam najmniejszych szans na choćby jakieś zmiany w pani życiu. Może wtedy trochę się uspokoję. Pogodzę się z nieuniknionym. Za nic w świecie nie naruszyłbym pani rodzinnego szczęścia i nie próbowałbym zabrać pani od męża. Tylko niech mi to pani teraz powie. Nie mam już sił żyć w niepewności. Jego twarz była tak nieszczęśliwa, że siedząca naprzeciwko kobieta ledwo się powstrzymała, by nie rzucić się do niego i nie przytulić go, jak to robiła z zasmuconymi czymś dziećmi. Ale Igor nie jest dzieckiem i on, jeśli Karina dobrze zrozumiała, teraz próbuje wyznać jej miłość. Wie pan, tam, w sklepie, wydał mi się pan człowiekiem, który widzi wszystkich na wylot. Był pan taki wyrozumiały, uprzejmy. Czyżby pan się nie domyślił wtedy, z jakiego powodu byłam w takim stanie? Przypuszczałem, że stało się coś między panią a mężem. Zwykle to największa tragedia dla dorosłych ludzi. Od banalnej kłótni z rodzicami czy przyjaciółmi tak nie cierpimy. No i okazał się pan mieć rację. Wtedy przyłapałam męża z moją przyjaciółką w łóżku. A teraz już wszystko za mną. Jestem samotną, rozwiedzioną kobietą z dwójką dzieci. Czyli mam szansę na zdobycie twojego serca. I nie przeraża cię to, że mam już ponad czterdzieści lat i dzieci? Karina przypomniała sobie najstraszniejsze, zdaniem matki, powody swojej samotności. Ani trochę pokręcił głową mężczyzna. Ja też już dawno nie jestem młodzieniaszkiem. A dzieci to przecież coś wspaniałego. Jestem pewien, że się z nimi zaprzyjaźnię. No to może być, uśmiechnęła się do niego. Może to wiosna tak na nią podziałała, ale Karina nagle poczuła, że bardzo chce pokochać tego człowieka. Może to będzie nic nieznacząca, przelotna intryga. A może ich uczucia okażą się prawdziwą miłością, którą tylko w bajkach opisują? Nie bez powodu od razu wydał jej się postacią z bajki. I właśnie on, tylko on, będzie mógł ostatecznie przywrócić się do życia, dać jej do zrozumienia, że to, co się z nią wydarzyło w przeszłości, to nie koniec. To początek czegoś nowego, jasnego, radosnego i przyjemnego. Nieco później, kiedy lepiej się poznali, Igor zwierzył się i przyznał, że często po ich spotkaniu dziękował losowi za to. Bo on nie jest sprzedawcą w tym sklepie, jak pomyślała o nim Karina. Jest jego właścicielem, podobnie jak tej stacji benzynowej, na którą zajechała. Przypadkowo tam się znalazł w tym czasie. Trzeba było załatwić jakieś dokumenty, przejrzeć umowy. I żeby nie przeszkadzać kasierce na stacji benzynowej swoją obecnością, Igor wszedł do już zamkniętego sklepu. I gdyby Karina nie była taka zdecydowana, pogodziłaby się z tym, że jest zamknięte, to mężczyzna teraz czułby się tak samo nieszczęśliwy i samotny, jak przed spotkaniem z nią.